Parafrazując klasyka, drużynę można poznać po tym, jak kończy, nie jak zaczyna. Myśmy początek mieli ciężki, akurat tak się poskładało, że kontuzje przetrzebiły naszą drużynę. Sam mam operację kolana 10 kwietnia, także miły akcent na koniec. Natomiast udało nam się przede wszystkim poskładać, zregenerować siły i wygrać drugą ligę. Wydaje się tą drugą ligę ze sporą przewagą punktową. Prawda jest taka, że wasze miejsce chyba jest w tej pierwszej. No zdecydowanie tak. No, miłym akcentem na koniec jest puchar i złoty medal, którego w pierwszej lidze przy takim początku na pewno byśmy nie zdobyli. I z tego się bardzo cieszę i z tego miejsca chciałbym pogratulować wszystkim, którzy do zdobycia tych medali i pucharu przyłożyli swoje ręce. Dziękuję bardzo mojej drużynie i mam nadzieję, że powalczymy jeszcze o wyższe cele i to w pierwszej lidze. W zeszłym sezonie Interia wygrała zdecydowanie i zdecydowanie prowadzili aż do tego momentu. Z kolei historia pokazuje, że Interia lubiła sobie komplikować sytuację w końcówkach sezonu i może się tak zdarzyć, że będzie tak tym razem. Faktem jest, że poziom w tym roku bardzo się wyrównał i tak naprawdę jest na ten moment kilkanaście równorzędnych drużyn, gdzie w zależności od dyspozycji dnia każdy może wygrać z każdym. I to jest fajne, bo nawet te drużyny, które zaczynają, stawiają solidne warunki i są solidnymi przeciwnikami na boisku. Na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich moich zawodników. Jeszcze raz im dziękuję za to, że no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i będziemy jej coś świętować 8 kwietnia. Dzięki. Dziękuję bardzo.